To już jest 9. tego typu placówka na terenie miasta Zabrza. Nasza kuchnia w Biskupicach przygotowuje codziennie od 800 do 1000 ciepłych, gorących posiłków, które wydawane są następnie w godzinach południowych w 9 punktach rozlokowanych na terenie całego miasta, począwszy od północnych dzielnic, a na Kończycach i Makoszowach na południu kończąc. Kto może przyjść i otrzymać taki posiłek? To są osoby poniżej kryterium dochodowego i taka osoba zainteresowana korzystaniem z takiej formy pomocy musi się zgłosić do dzielnicowego ośrodka pomocy społecznej. Tam, jeżeli rzeczywiście wszystkie warunki, kryteria spełnia, zostaje przez ośrodek pomocy społecznej kierowany do naszej placówki i tu może skorzystać wówczas z ciepłego posiłku. Dzięki uprzejmości parafii świętego Franciszka i księdza proboszcza właśnie Iwaneckiego prowadzimy cały czas jadłodajnie po sąsiedzku, czyli parędziesiąt metrów stąd, w salkach parafialnych. Gdy zaczynaliśmy 1 stycznia 2015 roku, to było 20-30 osób, a w tej chwili już jest przeszło 120. No i powzięliśmy decyzję, że weźmiemy jakiś lokal do remontu. Dzięki uprzejmości władzom miasta, pani prezydent, otrzymaliśmy lokal po starej bibliotece, który był tutaj już opustoszały, zdewastowany. Myśmy podjęli decyzję, że wyremontujemy to i czas remontu był bardzo długi, gdyż okazało się, że trzeba zrobić generalny remont, całkowity remont tego pomieszczenia z wymianą okien, drzwi. Trzeba było toalety zrobić, których tutaj nie było. Także trwał ten remont, przeszło pół roku. Koszt całkowity remontu wynosi 96 tysięcy złotych. Tradycja wydawania pożywienia dla tych najuboższych ma długą tradycję. Pamiętamy, kiedy pierwsze takie akcje były organizowane jeszcze przez świętej pamięci pana ministra Kuronia, stąd popularna nazwa Kuroniówka do dzisiaj. W Zabrzu także takie tradycje są bardzo długie i pamiętam, kiedy mieliśmy bardzo duży problem, ponieważ te posiłki były wydawane pod gołym niebem, niedaleko od dworca kolejowego i rzeczywiście te warunki no nie były takie, jakbyśmy tego oczekiwali, bo trudno powiedzieć, że to są godne warunki, kiedy ktoś musi na parkingu pod gołym niebem spożywać posiłek. Stąd rozpoczęła się sukcesywna akcja cywilizowania tego całego procesu i to jest kolejny element tego właśnie procesu. Bardzo się cieszymy, że powstało kolejne takie miejsce, w którym w godnych warunkach najubożsi będą mogli codziennie otrzymywać posiłek.